Proszę Państwa, ja będę mówiła o Alzheimerze i o najczęstszych błędach. Ja niestety nie będę mówiła o tak precyzyjnych, pojedynczych przypadkach, bo jeszcze w chorobie Alzheimera żeśmy się tego nie dorobili. To znaczy jeszcze mamy problemy ogólne. Wiadomo, że liczba osób z chorobą Alzheimera będzie rosła. W krajach o rozwiniętej cywilizacji spada, ale my niestety jesteśmy w tej grupie, że tych chorych będzie coraz więcej. Co się dzieje, jeśli pacjenta z chorobą Alzheimera nie rozpoznamy w fazie przedklinicznej, wczesnej klinicznej albo zaawansowanej? Jeśli chodzi o fazę przedkliniczną, czyli te bardzo subtelne objawy, takie, które pacjent zgłasza, zazwyczaj są w Polsce nie brane pod uwagę. Mówi się, że lekarz mówi, wie pana, jakie ja mam zaburzenia pamięci, to pan sobie nawet nie wyobraża, niech pan nie narzeka, proszę wyjechać na wakacje. A niestety w tym momencie należałoby się nad tym zastanowić, przede wszystkim wytłumaczyć pacjentowi, że od tego momentu musi bardzo zwracać uwagę na leczenie cukrzycy, nadciśnienia. Dobrze oczywiście przedtem obie te choroby rozpoznać, które w Polsce są rozpoznawane u 50% pacjentów. Jak również zaproponować coś, co jest stymulacją poznawczą, oczywiście dobierając to do poziomu zawodu pacjenta. Inne wyzwania stawiamy profesorowi, a inne wyzwania gospodyni domowej, która nigdy nie pracowała. To jest taki okres, w którym tak naprawdę, gdyby istniało leczenie przyczynowe, to tylko w tym okresie moglibyśmy je włączyć. W nowoczesnej alzheimerologii to jest też okres, w którym już można postawić diagnozę. Dla bardzo niewielkiej, wąskiej grupy pacjentów to są badania genetyczne, można wykonać biomarkery, można zrobić badania neuroobrazowe.